Witam wszystkich naszych gości, uczestników, laureatów 7. edycji plebiscytu Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za przybycie na nasze spotkanie. Przy różnych okazjach, czy to szkoleń, czy spotkań, w których uczestniczę, zawsze podkreślam, że udział w takim plebiscycie z jednej strony to wyzwanie, kłopot, inwestycja, zamieszanie organizacyjne w firmie, odwaga, poddanie się weryfikacji, czy to specjalistów, czy własnych klientów, ale z drugiej strony nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach to obowiązek każdego menedżera. Klinika rehabilitacyjna w Krajętach działa od lat 24, no jeszcze miesiąc, a będzie to lat 25. Bardzo się cieszymy, że braliśmy udział w plebiscycie, gdyż ocena zarówno ze strony czytelników Gazety Pomorskiej, ale również jak i z kapituły, która przyznała nam nagrodę, jest to dla nas bardzo istotne, bo praca, którą wykonujemy z pacjentami, jest pracą ciężką. I taka satysfakcja daje nam olbrzymią radość. Dziękuję Państwu bardzo. No, ta nagroda to dla nas jest naprawdę duży zaszczyt. W imieniu województwa kujawsko-pomorskiego chciałbym powiedzieć, że jesteśmy bardzo zaszczyceni, dumni z tego, że możemy współuczestniczyć w kolejnej już edycji plebiscytu Nasze Dobre Kujawsko-Pomorskie. Dziękuję bardzo w imieniu firmy Transant i pana Jerzego Gotowskiego. Wszystkim czytelnikom za nagrodę. Bierzemy udział po raz pierwszy w plebiscycie Dobre z Pomorza i Kujaw i dostaliśmy nagrodę. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim czytelnikom. Polecamy udział w plebiscycie Nasze Dobre wszystkim firmom z naszego regionu, ponieważ jest to bardzo dobra promocja dla każdego. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie Nasze Dobre Kujaw i Pomorza, w plebiscycie Gazety Pomorskiej w kategorii usługi medyczne. Po raz trzeci bierzemy udział w konkursie, w plebiscycie Gazety Pomorskiej Nasze Dobre Pomorza i Kujaw. Polecamy Państwu branie udziału w tymże plebiscycie, ponieważ to jest nie tylko reklama Państwa firmy, ale również reklama regionu. Zachęcam również z innego powodu do brania udziału w tym konkursie, ponieważ uważam, iż nasze polskie to nasze dobre. Gratuluję Gazecie Pomorskiej produktu pod tytułem plebiscyt. Znaleźliśmy się w tak zacnym gronie po raz pierwszy z pozytywnym efektem, czyli zostaliśmy wyróżnieni. Myślę, że wszyscy zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości zyskają, gdyż chyba wszystkim zależy na promocji i lansowaniu swoich dobrych produktów wśród klientów. W tym roku pierwszy raz postanowiliśmy wziąć udział w plebiscycie Gazety Pomorskiej Nasze Dobre z Pomorza i Kujaw. Pomimo tego, że nasze produkty nie są rozpoznawalne przez klienta końcowego, zdecydowaliśmy się na promowanie naszej firmy w regionie, w którym pracują, w którym mieszkają nasi pracownicy i chcielibyśmy, ażeby nasza firma była trochę szerzej znana, aniżeli tylko w samym Lubieniu Kujawskim i tylko dla niektórych osób z Włocławka, ponieważ większość pracowników mamy wciąż z Włocławka. W konkursie Nasze Dobre Pomorza i Kujaw bierzemy udział po raz drugi. W tym roku wyjątkowo zdobyliśmy nagrodę czytelników i kapituły konkursowej. Jesteśmy za to wdzięczni. Zapraszamy do naszych do sklepów kupować nasze wyroby. Są one robione według tradycyjnych receptur, przede wszystkim z mięsa i dobrych przypraw. Kujawska Spółdzielnia Mleczarska we Włocławku brała udział w plebiscycie Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza. Byliśmy zaszczyceni tym, że otrzymaliśmy dwie nagrody. Pierwsza nagroda to była poprzez głosowanie naszych konsumentów, którzy na nasz klinek z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oddali swoje głosy. W kategorii nabiał uzyskaliśmy tutaj pierwsze miejsce. Również otrzymaliśmy pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o wybór przez kapitułę tego plebiscytu. Również ten produkt w postaci klinka z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej zajął tutaj pierwsze miejsce.
Witam Państwa, uczestniczyliśmy w plebiscycie Nasze Dobre z Pomorza i Kujaw. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki Gazecie Pomorskiej mogliśmy uczestniczyć w tym plebiscycie. Co prawda braliśmy udział pierwszy raz, ale w przyszłym roku planujemy wystąpić ponownie. Mam nadzieję, że tym razem zwiniemy jakąś nagrodę. Na początek jesteśmy strasznie zadowoleni, impreza bardzo udana i na pewno będziemy to powtarzali. Dziękuję bardzo.